Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak odnowić starą drewnianą szkatułkę. Tak wygląda szkatułka przed odnowieniem. Jak widzicie, jest ona zniszczona, brudna, ma jakieś różne zarysowania. Jest ona ozdobiona metalowym ornamentem, który też jest mocno zniszczony i brudny. Mam nadzieję, że gdy ją umyję, to wróci ten ornament do dawnego blasku. Niestety wieczko szkatułki jest oddzielone od dołu i zniszczone są zawiasy, także to też będę musiała naprawić. Zacznę jednak od umycia szkatułki pod bieżącą wodą, a następnie pozostawię ją na słońcu, aby wyschła. Tak wygląda szkatułka po umyciu. Niestety metalowy ornament nie umył się i nadal nie wygląda zbyt ładnie. Zacznę od nałożenia na metalowy ornament srebrnej pasty postarzającej. Będę ją nakładać przy użyciu gąbki do naczyń, którą pocięłam na mniejsze fragmenty. Jak widzicie, na ornamencie w niektórych miejscach brakuje małych gwoździków i to również będę musiała uzupełnić. Pastę tę już używałam na innym przedmiocie, który ozdabiałam i muszę przyznać, że poza ceną jest naprawdę fajnym produktem. Szybko w miarę wysycha i nie brudzi po wyschnięciu, a tego się najbardziej obawiałam, że będzie zostawiać taki srebrnawy nalot lub delikatny brokat na palcu. Na szczęście ten problem nie występuje, a jedyny minus, jaki znalazłam, to właśnie dość wysoka cena. W Empiku zapłaciłam za nią prawie 20 zł. Na wszystkie metalowe ornamenty i zdobienia na tej szkatułce będę nakładać właśnie tę pastę. Po wyschnięciu biorę pałeczkę do ucha, delikatnie zmaczam ją wodą, a następnie usuwam pastę z drewnianej szkatułki. Tak wygląda ornament po pomalowaniu pastą. Teraz pomaluję tak samo drugi ornament. Teraz uzupełnię brakujące gwoździki w ornamentach. Wzięłam złote gwoździki i pomalowałam ich główki na czarno, a następnie nakładam na nie srebrną pastę. Tak przygotowane gwoździki przybijam do brakujących miejsc na ornamencie. Ponieważ pasta trochę się starła przy przybijaniu gwoździa, to ponownie ją nakładam. Teraz będę uzupełniać wszystkie ubytki, nierówności, wgłębienia przy użyciu kawałka bordowej świeczki. Kolor świeczki nie ma tu znaczenia, ja mam akurat taki kawałek świeczki, ale oczywiście można użyć dowolnego kawałka świeczki, by uzupełnić nierówności w drewnie. Po uzupełnieniu nierówności nadmiaru świeczki się pozbywam, a następnie farbkami akrylowymi będę malować całą szkatułkę. Najwięcej zarysowań miał oczywiście spód szkatułki. Gdy wszystkie zarysowania i wgłębienia są uzupełnione woskiem, jak już wcześniej wspomniałam, będę je zamalowywać farbkami akrylowymi.
Można też użyć farbek do drewna, jednak powiem szczerze, że nie chciało mi się kupować z tej jednej szkatułki kolejnych farbek i dlatego zdecydowałam się użyć farbek akrylowych. Szkatułkę maluję różnymi odcieniami brązu. Minus tych farbek jest taki, że po wyschnięciu nie wyglądają one za ładnie, dlatego teraz nałożę na nie lakier do drewna. Staram się nakładać cieńszą warstwę lakieru po to, aby szybciej ona wyschła.
teraz, gdy cała szkatułka jest już pomalowana, pora zająć się zawiasami. Ponieważ gwoździki, których użyję do przytwierdzenia zawiasów, są bardzo malutkie, to do środka, do tych dziurek, które są w zawiasach, dodam kleju czarodziejskiego po to, aby te gwoździki nie tyle wbić, co bardziej je przykleić do drewna. Teraz złączę ze sobą obie części przy użyciu srebrnego drutu. Drut wkładam przez obie części zawiasów, pomagając sobie cienkim śrubokrętem. Obie końcówki drutu zaginam do środka przy użyciu cieniutkiej pensety. Miałam użyć złotego drutu, ale niestety jest on za twardy i bardzo ciężko się wygina, dlatego uznałam, że użyję takiego bardziej elastycznego drutu, dzięki czemu łatwiej mi będzie połączyć obie części. Ta się prezentuje gotowa szkatułka, jak widzicie, otwiera się bez problemu. Tak wygląda w środku. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda po bokach. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku, mam nadzieję, że efekt końcowy Wam się spodobał. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmikach, pa pa!